Cześć, jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie, w pierwszym oficjalnie skrzydłowym w Counter Strike 2. Gramy Snajperwo. Niestety, nie wiem, coś do mnie teraz mówi. Niestety na skrzydłowym są dostępne tylko 4 mapy w tej chwili w CS2. Jest to Nuke, Vertigo, Inferno i Overpass. Ja Overpassa... Jest, mamy pierwszą rundę dla nas. Ja Overpassa troszeczkę nie uznaję w tej serii, bo jest on mega niegrywalny dla Snajperwo. No po stronie Terro wejść przez te dwa mega ciasne przejścia i spróbować coś robić ze scoutem prawie niemożliwe, więc zostały mi tak naprawdę 3 mapy do grania. Jest to dużo mniej jakieś ciekawe, wymagające niż w CSGO, gdzie miałem naprawdę fajny, szeroki wybór, więc zobaczymy jak to będzie dalej z tą serią, ale na razie sobie sprawdzamy nowe mapki. Jest, Hedzi. What did you say? Halo. Halo, halo. Co jest, wariat? O, siemanko. Siema. Z Polakiem gramy. Co mówisz? Mówiłem, że pogłoski. Strasznie cię ucina, ja w ogóle nie wiem co ty mówisz. Połowę wyrazów ci ucina. Słaby mam mikrofon, wiesz? Okej, jest tak, że mówisz i albo za szybko puszczasz przycisk albo coś, bo ucina bardzo. Gramy z Polakiem w takim razie. To jest normalnie? Tak, teraz jest lepiej. Dobra, dobra. Jeden okno. Wleciał mu tam na plecki, dobrze. Elegancko! To widział. Goś pewnie pomyśli, że mam... Że haksujesz? No, ja dałem skana przez ścianę. No to co? Nie kupuję jeszcze żadnej innej broni, mamy 5900, no jeśli bym... No podobne, że ktoś będzie za tymi drzwiami, no nie, tak? No wiadomo, że tam gdzieś, no, że musiał być. Jest mała mapa. Jak tutaj byłem, nikogo nie było. No. Dostał czy nie? Nie wiem, co mi się dzieje z internetem. Jeden drzwi, jeden okno. Uuuu! Ale mi stup. Patrzcie jaki snajper bez... To był gdzieś Deaglek? Tak, jest Deaglek. Kupujemy teraz autosnajpę jakąś. Skoro jest 4-0 dla nas, mamy taką przewagę, mamy kupę pieniędzy. Zagramy z naszym zielonym Marine. O, w ogóle pojawiało się parę komentarzy, że chcielibyście do Snajperwo, żebym założył te zielone rękawiczki, które wydropiłem. Wychyl, wychyl. A kolega awczył? Awczył sobie. My tu wygrywamy. Nie, nie musisz grać, ja sobie dam radę. Jak ja chwilę tylko zostałem. Gramy teraz tak. O! Otworzyli te drzwi? Nie. Było to drzwi. Co tam jesz dobrego? Małe drzwi. Co? Co jesz dobrego? A chipsy jakie są. Crunchips falafelowe. Takie dziwne. Smaczne? Dzięki, dzięki. A smaczne? Pytam. A. No, nawet. Okay. Małe chyba drzwi. Małe jest do prawo od razu. No, trafiłem go, ale przez tą podłogę. Przegraliśmy rundę w końcu, zagadaliśmy się o chipsach. Dziś zagadaliśmy się o chipsach i porażka. No dobra, czas w takim razie za wódką. Au! Ale tupko. Jeden drzwi pod tobą. Ty, jak to mnie podpaliło stąd? Gdzieś ten mołotow był na podłodze, a ja na górze dostawałem ogień. Gdzie on będzie? Gdzieś w oknie chyba, nie? Ale mam haksy! Ale mam haksy, 6-1. Ja, rzucę ci broń jak chipsa rzucisz. Trzymaj. O! Dzięki. Złapałem, dzięki. Słyszeliście jak się podzielił? Teraz wszędzie tu leżą. Zaszeleścił do mikrofonu. Ojejku, oni tu już się ustawili. Znowu mnie zagadałeś, no. Idź graj, fraguj. Patrz te. Czemu się nie rusza? Widać mu cień. Co ty robisz? No mówię, ten internet to mnie rozwala, zaraz... Ale to wygląda jakbyś cheatował, stary. To znam. W sensie, co jak to wyglądało, bo... Wygląda jakbyś cheatował, bo ci celownik przesunęło nagle, jakbyś 180 jakiś zrobił. Ale widziałem, że masz 250 pingu, czy coś tam. No bo ja to szedłem, wiesz, tak jakby tymi drzwiami po lewo. A nagle się... Teleportowałeś się na... No. No. Wyglądało to... dziwnie, przyznam. Dobra, a drugi? Nie, no znowu. Przestań tam jeść tyle, a zacznij fragować. No ważny moment. Ach, ile mu zabrałem? 88 w 9. 9 razy go trafiłem. Ojejku, ile z tego Glocka można strzelać, co? Ja tu u góry brałem. Dobra. No spokojnie, poczekaj, idę drzwiami. Trzeba to wygrać. Obity, wychyl, wychyl! Ojej, on znowu będzie strzelał na tą odległość. Weź pistolet, chłopie. Chłopie, nie! Jest! Ale bym był zły, jakbyś to przegrał. Nie wolałeś z Glocka? A ile mu da? 50, a nie, 50 tylko. Myślałem, że więcej. Nad nami. Chyba tam. Ale ten no farta miał teraz. Nie, zostałem mołotowa i skauta. Do lewo chyba będę uciekł. Dobra, Snajperwo i teraz jeszcze drugi hedzik. Myślę, że ten drugi... Uuu. Chcesz kołaszka? No jak chcesz to może... Rzucę mu kałaszkę, on też mi rzucił broń poprzedniej, a on teraz 4800. Kupujemy AWP. Nie no, tutaj mega ładne heady strzeliłem. No tu jest obok. Drugi rewolwer. Czemu się drzwi otwierają w ten... A bo smoke jest. I co, ja mam kierować? Jak to sobie wyobrażasz teraz? Dobrze. Wykierowałem! 9-4, dzięki bardzo za meczyk. Zobaczymy, jakie to były rangi na skrzydłowym, bo w CS2, a o tym w ogóle nie powiedziałem, w CS2 póki co rangi przeszły z CSGO, więc możemy kontynuować w ten sposób naszą serię. 8 MVP udało się zrobić. No to ładnie. I dostaniemy teraz drop, powinniśmy przynajmniej. Okej, oni mieli goldy. Powinniśmy teraz dostać ten cotygodniowy drop. Odbierz nagrody, jest! No to bierzemy teka i skrzyneczkę. Okej. No to drugi mecz. Mamy farta, że zaczynamy po CT, bo zdecydowanie na Snajperwo jest łatwiej grać w ten sposób. Wypusz. Nie ze Snajperwo takie numery. Że jakiś fleszyk, puszyk. Ja się nie dam. No, teraz będzie na czas grał z nami pół godziny. Snajperwo, w formie! Ekstra, aż sobie wyskoczę. Szybki resp, może od razu kogoś tutaj ścigniemy. O tak. Nie ma tu ich. Nice. Jest tu nadal. What a bot! I może tu ktoś będzie? O, co, za każdym razem idą mi daj! Za bardzo będę otwarty, bo chciałem po fragu się, po strzale się schować. Czemu gra z Deaglem, jak my wygraliśmy przecież? A, okej. Okay. No. Jak myślicie, kto wygra? Mój wygra. Oj, on ma shotguna. Nice. Nie, umie grać mu ziomek. Ładnie się tutaj ustawiał przy tym 1v1. Było dobrze. Mamy 6600, stać na jakąś nas na lepszą broń. To co? Autosnajpę czy AWP? Autosnajpą zagramy. A co? One mid. Nie mogłem go trafić, on z tym shotgunem, on teraz weźmie moją autosnajpę. Ale fail. He's very low. Take my weapon. City, city, city. Yes. Jak ja mi oddał autosnajpę, oni by to wygrali. To byłby taki fail. Ogromny. Ale te shotguny, jakoś mam wrażenie, że dużo ludzi gra XM-kami w CS-ie, w CS2. Jakoś te shotguny są troszeczkę, nie wiem, czy mocniejsze, czy co? Pięknie. Rozmyt. Pushing. Widzicie? I cały czas gra z XM-ką. Już nie chciałem tak na blisko do niego podchodzić, wolałem się wycofać w takim momencie. No nie ma tutaj szans ze Snajperwo w ten sposób. I flash you, bro. I think he's low. Chyba nie przyjdzie naokoło, co? Teraz dostał z prawej na dole, to byłoby nieźle. I don't remember. Pyta mnie, ile za nóż zapłacimy, ale szczerze nie pamiętam. Powiedzcie mi, gdzie teraz w CS2 są wyświetlane moje fragi na StatTracku? Bo ja nie wiem, mam teraz SCARa, szukam po... A, tylko, no to znaczy tylko widzę kile, jak zrobię tak. To widzę, że są 58, ale w CSGO było po prawej na dole, gdzieś tam napisane, czy w jakichś innych miejscach. A teraz jest tak dużo trudniej zobaczyć, ile ma się fragów. To jest chyba... Czy ja mam coś w opcjach wyłączone, ale wątpię. Wydaje mi się, że tak jest teraz po prostu w CS2. O, to już taki chamskich puszyk z mojej strony. Ale jest 8-0. Easy for ends. Łatwiutki meczyk. Bardzo łatwy. Mam nadzieję, że tak będzie dalej nam szło w CS2. W ogóle w CS2 przynieśli te rangi, nie? Ja słyszałem, że... O, jak się odpychamy. Ja słyszałem, że dużo niższe wszyscy dostajecie po tych pierwszych placementach. Nie wiem, jak to wygląda. Ja w ogóle na mainie mam niższą rangę w tej chwili tutaj niż na Snajperwo, bo też po tam jakiejś przerwie wygrałem mecz, dostałem jakąś niską rangę, potem coś wygrywałem, jeden mecz przegrałem, spadek. Wygrywałem, jeden mecz przegrałem, spadek, więc był taki moment, że po prostu cały czas spadałem. Ale na Snajperwo póki co aż tak źle nie jest. Ach, no nie ma 9-0. Gdzie? Tutaj cały czas siedzę. No, mój ma szansę, tylko tam jest mistrz shotguna jakiś. On może gra pomperwo. One bullet. Nice, one bullet i headshota strzelił. Ciekawe, czy tam kolega, przeciwnik gra pomperwo. skoro tyle meczyków z shotgunami. Niemniej jednak zwycięstwo 9-1, bardzo fajny meczyk. No i zobaczymy, jak to będzie ze skrzydłowymi w CS2. No mam nadzieję, że Valve doda więcej map, bo będę zmuszony grać tak naprawdę na 3 w kółko. Zobaczcie, znowu mam tutaj znak zapytania i rangę. Dlaczego? Przecież mam rangę i wiadomo nawet jaką. No nic. Dzięki za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!